Witam w 39. odcinku z Mary Train Trilogy. Dzisiaj idziemy do fabryki Firebergów. Zobaczymy, co tam jest. Chiny! Razem. Dużo chińskich nawiązań. O cholera, dziecko karate pokonało jakiegoś goryla. Hej, fajnie znów cię widzieć, Spyro. Nie dobra czarownica układła tajne projekty profesora, a ja teraz muszę je odnaleźć. Handel miał się tu ze mną spotkać, ale gdzieś przepadł. Pomożesz mi. Handel miał się... Cholera. To chyba za ninja jebane. Ja pierdzielę. Jak oni skaczą? Ja pierdzielę. Zik nic nie wypada. Cholera, jasne. Różni przeciwnicy jacyś. Jacyś dziwni, nietypowi. No co to za jakaś taka dziwna robota? No co to było? Leżeć. No. Ale oni się tu ciągle pokazują. Co jest? Czy oni są nieskończeni? O co z tym chodzi? Głupie kurwa. Dobra, jebać ich w takim razie. Chłopcy po lawie chodzi. Nawet Shaolin normalnie. Rakietka. Tak jak tu jest. A mogę to strzelić? Jakbym może jeszcze kurwa trafił. To niżej, niżej troszeczkę. Można to uznać było za trafienie. Chyba już tak. Nie wiem, chyba nic się nie dzieje, albo źle strzelam, nie? Strzelam prosto w te. Te kropki, ale nic się nie dzieje, ale jebane. Łap, chyba jeszcze moje. Fajerwerkę. A ten jest na przykład... Z tych już wypalają, jak tych zabijam. Cholera. Od czego to zależy? O, i z tego to jest wypalane. No nie wiem, to ja już nie wiem, czy ja mam zabijać, czy nie. To jest właśnie najgorsze. Dylemat społeczny, zabijać czy nie zabijać. O, jajko! Klusek, kurwa klusek. Kto wymyślił tę nazwę? Nie, chyba nie było jeszcze tak absurdalnego imiona, smutka. Klusek. Teraz. Nieźle się bawią. Później po prostu jak brakowało im imion, to wzięli po prostu tam słownik. Brali chyba jak tam noodle. O, jak się nazywa? Klusek, dobra. No, tam bierzemy. Przejdźmy, że było noodle. No i kolejne, jest. A z tego nie wypada.
To za bezsens, nie? Dobra. Zresztą mam tą rakietę w końcu. Rozwalę. Dobra. Ciekawe, czy z tym mogę coś zrobić. Oop. To tak zrobię. No. Czyli nie za wiele generalnie. Dobra, to mogę iść dalej. Zdychaj. Ej. Gdzie on tam na górę? Gdzie tam jest miejsce niby? Chodź tu. Idzie mi nie ucieknąć, no. Co masz mi do powiedzenia? Wygląda na to, że trzeba użyć tego działa, żeby się tam dostać. Po prostu na nie wejdź. W moim przypadku wystarczy uwolnić umysł. Co jest, kurwa? Okej. W moim przypadku wystarczy, kurwa, zacząć lewitować, nie? To jest więcej coś takiego. Generalnie Spyro ma skrzydła. Teoretycznie mógłby tam polecieć. No, ale nie widać. Chyba są dwa normalne. Teraz idę na wszyscy. I Miro. O, od razu umarł. To ciekawe. Gdzieś na pewno jest ten... Musi być tam, a jest, właśnie jest to. To pomiążku. Tam jest przejście, czyli tutaj pewnie jest już koniec poziomu. Ta część Spyrowa. Dobra. Nie, yeah, o, tutaj jest kolejny portal. Dobra, dobra, pójdę tu. Wygląda na to, że czarownica wykorzystała projekt, by zbudować własną rakietę. Musimy ją zniszczyć. Za mną! Niesamowite. To będzie kolejna postać nowa. Okej, spalnie samo. Chyba próbowali wysłać to na orbitę. Graj. Spotkasz Handela, powiedz, że jestem w Wieconym Jeziorze i pomagam profesorowi z rakietą. Profesorowi z rakietą. Wolec w orkiestra. Pole, łyse pole. Ale mam już plany. Wiele jasna, dylematy. Gdzie iść? Gdzie iść? Po co iść? Tu na dół. Okej. Drogi Spyro. Niesamowite. Dobra. Czyli tutaj idę.
I tutaj. Na dyrce. Tak. Okej, pokój. O! Żeby pokonać te ogniste smoki, musisz połączyć supermoce. Dzięki temu wykorzystasz jednocześnie turbo lód i turbo ogień. Ja pierdolę. Aha, no i co mogą być napierdalać? Dobra, idziemy. Pierdolimy się w tańcu. Trzeba generalnie napierdalać. Nie powinien być nam problem. Ale później tutaj będzie latania na dole, bo widzę, że to jest cały pies. Oni się regenerują, ale to jest oszustwo. A, ja sobie mogę tak być. A tu jest przejście. O. A, ogniem napierdalałem. Dobra, my. Sup, to było, ty. Co to za niebieski smak, to żeby mogli napierdalać. Cholera. No to muszą być chińskie smaki, nie mogą być europejskie takie. Jak w bajkach, że mają skrzydła, łatwo je trafić, takie jak ja, tylko jakieś kurwa mężczyzna, nie? Dosłownie. Będzie robił tego czerwonego kołaty, bo on jest taki wygrany. Po prostu może mi wchodzi po celowni. Aż tu kurwa siadło. Też kochało, wspaniałe. To się mnie wpierdalać, bo jak się dotyka, to się nic nie dzieje. No to się mi wpadnie do lawy. Myk. Dostał łeb. Walka. Ogień. Ale się wjechałem. Dosłownie. No to nie jest łatwa rzecz, to nie jest łatwa rzecz. Kurde. No nie. Żeby pokonać te ogniste. Dobra, zamknij mordę. To jest denerwujące akurat. Mogli to usunąć, że za każdym razem jak się przegra, to chyba powtarzają. To jest. Ja to rozumiem. Mogli to na przycisk zrobić, nie? Trzeba być czasami tak wiernym w oryginału, nie? Prawda, można czasami ulepszyć remaster. Master nie musi być 100% chyba kopią. Na tych mniejszych części ma, tych tym bardziej się kurwa szybki staje. To na pewno. That's for sure. Dwa, mać. Where is this one? Nie widzę czerwonego smoka w ogóle. O jest. No kurwa szybciej na tej, na pewno cię kurwa trafię. Dobra, teraz cię na pewno trafię. Ale mnie też trafi, ale... No nie wiem, czy chyba to było. Chyba nie ma już. Chyba już nie ma. Nie, jeszcze jest głowa. Głównie jeden strzał. Tu muszę drugiego pokonać, żeby to tam tak zrobić. Nie, jest jeden, dobra. Kozak.
spacja robi, jak się lata. Praktycznie chyba nic. Chłopiec, o ty odpierdala. A jak bolandem jest. Patrzcie. W pewnym sensie walka na równym poziomie, ale nie do kurwa końca, bo ja mam mniej HP, nie? Ja nie jestem w stanie przeżyć tyle kurwa ciosów. On jest coraz szybszy, to też jest problem. On będzie tak zapierdalał, że nie będę wiedział, gdzie jest. Cholera. Wytrafiłem se. Będę się zregenerował. Dypa! To jest ucieczka, typowa ucieczka, nie? No cholera. Mamma mia. I co ja mam robić? Nie jestem w stanie za nim nadążyć, no. Ciosy padły. Ładnie. Praktycznie sama głowa mi została, ale tak zapierdala teraz i miłosiernie. Nie się skupić, tak musiałem. Destrukcja smoczych bliźniaków. Dostałem ociglem, nie? Nie było, że ich zabiłem, ich... To była destrukcja, nie? Była destrukcja, czysta destrukcja. Gra mi mówi, że ich po prostu zmiażdżyłem. Oczywiście to jest nieskończoność, więc mogę sobie połazić tu trochę, zbierać to i owo, wypełnić sobie HP, które straciłem, ale bardzo hit. Tutaj nic nie było, było. Teraz się pamiętałem, że to... Ktoś tam jeszcze jest. Jakieś... No nie, no portal mi pokazuje. Dobrze, to idziemy. Sprawdźmy, gdzie wystrzeli mnie to. Aha, wracam po prostu sobie. No, no to nie jest takie złe w sumie, bo tutaj mam kolejny portal. Och, wydaje mi się, że masz za sobą jajo, ale jest za daleko. Aby się do niego dostać, musisz przejść naokoło i pokonać nosorogi. Okej, czyli zwykły dodatkowy kawałek planszy. Nie taki zwykły. Wow.
kurwa. No. Dobra, nie ma się, nie. Skąd się na samym końcu? Patykowaty bambusiarze, to mogę od razu. Tutaj my. A nie, Colvin działa, to zaraz to jest. Znajmu. No oni biją z bliska. Nic nie ma problemu. Może się mnie zgadzać z tym. Ewentualnie. Ale już żyje. Dobrze. Mam rakietę. Na pewno się pojawi kolejna. Tak jest. Tam się jedną rakietą wyżynuje. Tam sobie. Ale nie da się. Dobra. Myk. Biorę rakietę. To jest w sumie fajerwek. No ale to jest rakieta dla mnie. Tego pokonuję. Tego też. Tamtego rakietą. Ten mnie nawet ci trafił. Nie zauważyłem, że tu jest. Myk. Bierzemy. Kolejny. Rakietę. Czemu nie? Ała, zaraz to drąb. No karma, dobrze. Musimy patrzeć. Narzekałem, że ich wcześniej nie wie. Teraz ich zobaczymy. Dobra, ja już. Sam. Jestem sam. Skurwola mi się pokonać, nie? Straszne skurwysyństwo. Gdzie była ta rakieta? Tutaj. Dobra, o, jeszcze minął, więc wezmę. Dobra, wychodzimy. Iskier pokazuje, gdzieś tutaj musi być ten... Czy nie tutaj, tylko tam właśnie. Ciekawe, czy to co te bramy się tak po prostu. No dobra, nieważne. Co? Zależy tu? W tym miejscu. Ała, kurwa. Oczywiście. To wygląda. Jak coś takiego popękanego do rozwalenia. No wygląda trochę tak. Ale no nie wiem, nie wiem. Da się wejść, więc... Chyba animacja, no dobra, ale nieważne. No tutaj w tym zameczku podobno jest, tutaj. Teraz mi pokazuje to prawo. Prawo i dół. Jakby... Nie wiem, tu? Naprawdę, no tu mi pokazuje. Ała! Oczywiście. To tam z tyłu, na tej polance coś jest. Tu nie. Masakra. O, chwilę. Coś tu jest zamknięte. No co, to jest zamknięte.
Nie dowiem się, no. Tutaj jakby coś było. Ale to jest tylko ten świet. Tutaj. To tutaj jakby dwa za tym, za tym. To dalej coś ominąłem. Tu na dole, czy tu na dole coś jest? Dobra, jasno. Dobra, widzę tu na dół. Aha, no tutaj. Okej, okej. Ile mi zostało? Zdumienie. Zdumienie to jest coś na tej mapce. Fenik to jest na tamtej na pewno. Zdumienie. To jest z dumem związane. Ale co? Co może być na takiej chińskiej mapce związane z dumem? Gdzie lawa? Ja tu lawy nie widzę. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Dobrze, no ale jak będę mieć nową postać, co tu wrócę. No to, wracamy się. Witaj. Pomyślałam, że możesz być głodny. Dzięki. Masz tam może chipsy? Przykro mi, że tak wyszło, ale ostrzegałam cię. Musiałem pomóc Spyro uratować jaja. Nic nie rozumiesz. Jeśli smoki nie zamieszkają znów w tym świecie, cała jego magia przepadnie. To smoki tu mieszkały? Tak, to była ich ojczyzna. Ale dawno, dawno temu czarownica wygnała je na drugi koniec świata. Nie wiedziała, że to one są źródłem całej naszej magii. Może zdołam je przekonać, żeby wróciły, jeśli mnie wypuścisz. Nie mogę. Przykro mi. Era jasna. Dobrze, to tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Na razie.